Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam 15 stycznia w poniedziałek. Na ten dzisiejszy dzień jest przewidziana Ewangelia według świętego Marka, rozdział 2, wersety od 18 do 22. Posłuchajmy. Talmidim Johanana oraz Prushim pościli i przyszli i zapytali Jeszuę: czemu jest tak, że Talmidim Johanana i Talmidim Prushim poszczą, ale twoi Talmidim nie poszczą? Jeszua odpowiedział im: czy goście weselni poszczą, kiedy pan młody jest z nimi? Jak długo mają wśród siebie pana młodego, nie ma mowy o poście, ale przyjdzie czas, gdy zabiorą im pana młodego, a kiedy ten dzień nadejdzie, będą pościć. Nikt nie naszywa kawałka surowej tkaniny na stary płaszcz, bo jeśli tak zrobi, nowa łata naderwie starą tkaninę i zostawi gorszą dziurę. I nikt nie wlewa nowego wina do starych bukłaków, bo jeśli to zrobi, wino rozerwie bukłaki i zarówno wino, jak i bukłaki będą do niczego. Ale nowe wino jest przeznaczone do nowo przygotowanych bukłaków. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, tak jak już zapowiadałem, zapraszam Was, zachęcam Was do rozważania tego słowa osobiście. Ja tylko będę odczytywał tę Ewangelię, a Wy pozwólcie Duchowi Świętemu, żeby Wam też podpowiadał, dawał Wam odpowiednie myśli. Życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.